Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie kształci uczniów nieprzerwanie od 1957 roku. Absolwenci szkoły od lat podbijają świat smakiem przygotowywanych potraw i doskonałymi umiejętnościami. W szkole, poza umiejętnościami określonymi w podstawie programowej, można w ramach poszczególnych specjalności nauczyć się między innymi carvingu, barmaństwa, baristyki. Można poznać tajniki pracy pilota wycieczek oraz animatora czasu wolnego. Można również dowiedzieć się, jak zostać influencerem kulinarnym. Nauka zawodu organizowana jest dwutorowo. W szkole, w doskonale wyposażonych pracowniach oraz w prestiżowych zakładach pracy, restauracjach, hotelach, cukierniach, kawiarniach. Ciekawą formą praktyki jest wyjazd młodzieży w czasie wakacji nad morze czy w góry. Nasza szkoła od wielu lat organizuje zagraniczne mobilności w ramach programu Erasmus+. W ramach tych projektów młodzież uczestniczy w stażach w różnych krajach, takich jak Francja, Niemcy, Cypr. Atrakcyjność nauki w naszej szkole podnosi również współpraca ze szkołami w Chinach. Młodzież wyjeżdża do tych miast i tam poznaje tajniki kuchni orientalnej. Mamy dwie specjalności. Mamy specjalność w tym zawodzie technika usług kelnerskich. Mamy baristę i mamy barmana. Jeśli chodzi o barmana, uczniowie po skończeniu naszej szkoły będą potrafili przygotować napoje mieszane, będą robić piękne garni, czyli dekoracje drinków, jak również poznają tajniki na przykład doboru win do potraw i sposobu podawania. Szalenie ciekawa wiedza. Jeśli chodzi o baristów, będą umieć przygotowywać, sporządzać różne rodzaje kaw, espresso, napojów na bazie espresso, jak również poznają tajniki sporządzania na przykład coffee art. Wybrałem ten kierunek, ponieważ bardzo on mi się podoba. Uczy on szacunku, pracy w grupie, opanowania, cierpliwości. Myślę, że otwiera on potem po tej szkole wiele możliwości, wiele dróg, że dużo też można się nauczyć takich rzeczy, których nie wyczytamy nigdzie w internecie ani gdzieś tam po gazetach, tylko się nauczymy w szkole. Absolwenci naszego technikum hotelarskiego mają wiele możliwości na rynku pracy. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu mogą pracować na różnych stanowiskach w hotelach, pensjonatach, na statkach wycieczkowych. Dzięki bardzo dobrej znajomości języków obcych świetnie się odnajdują w międzynarodowym środowisku. Mogą pracować w restauracjach, ponieważ w szkole uczą się obsługi konsumenta. Mogą także organizować konferencje, imprezy okolicznościowe. Ale najcenniejsze moim zdaniem jest to, że potrafią rozpoznawać potrzeby gości i pracować zespołowo. A to im daje bardzo szerokie możliwości. Po uzyskaniu dyplomu technika hotelarstwa zamierzam rozpocząć pracę w hotelu, aby pracować w zawodzie oraz iść na studia o podobnym profilu, aby móc utrwalać wiedzę szkolną oraz przekazywać ją dalej w przyszłości. Nasi absolwenci mogą pracować zarówno w części produkcyjnej zakładu na kuchni, jako kucharze, cukiernicy, jak również mogą przejść do pionu świadczącego usługi, pracować na sali, jak również stanowić kadrę zarządzającą. Mogą być również menadżerami zakładów gastronomicznych, zarówno małych jednostek, jak również nabywając doświadczenia zawodowego, również w dużych jednostkach typu hotele, restauracje sieciowe. W przyszłości chciałbym zostać menadżerem w bardzo dobrej restauracji. W związku z tym uczęszczam na zajęcia do szkoły, na których realizuję swoje zainteresowania oraz w wolnym czasie uczęszczam do pracy w gastronomii. Jakie powinien mieć predyspozycje dobry kucharz? To przede wszystkim kucharz z pasją. Dzięki tej pasji
zawód, który wykonuje, przynosi mu niesamowitą radość. Powinien mieć świetnie rozwinięty zmysł smaku, zmysł powonienia, rozwiniętą koordynację wzrokową, ruchową, refleks i podzielność uwagi. Kucharz wykonuje szereg zadań, zaczynając od organizacji pracy, gotowania, wydawania potraw, utrzymywania estetyki i higieny na stanowisku pracy, współpracy z innymi pracownikami. Sam wykonywanie tego zawodu to naprawdę ciężka praca. Przede wszystkim ze względu na aspekt fizyczny. Kucharz na stanowisku stoi przez wiele godzin, wykonuje wiele czynności i jednocześnie w tym samym czasie je kroi, miesza, układa. Po ukończeniu kierunku cukiernika absolwent potrafi sporządzać różnego rodzaju produkty, półprodukty cukiernicze. Zna sprzęt, maszyny, urządzenia niezbędne do przygotowywania, wydawania, dekorowania wyrobów cukierniczych. Kierunek daje możliwość teoretycznego, praktycznego poznania tematu w dziedzinie cukiernictwa, daje podstawę do dalszego rozwoju zawodowego, jak również może pomóc w określeniu drogi zawodowej, na przykład przez założenie własnej działalności cukierniczej. Najbardziej lubię przygotowywać ciasta warstwowe, ponieważ dzięki różnym strukturom coś się dzieje i jest ciekawie. Nieważne, czy jest to beza pawlowa z mascarpone i różnymi owocami, czy jest to kilkupiętrowy tort z dwoma masami. Ważne, by było słodko, smacznie i pysznie. Piekarz powinien mieć sprawność sensoryczną, która jest niezbędna do oceny surowców potrzebnych do wypieku chleba, a także oceny samego smaku chleba. Dobry piekarz powinien mieć dobry wzrok, rozróżniać barwy, dobre czucie smakowe, dotykowe. Powinien mieć pasję i zamiłowanie do wykonywanego zawodu. Absolwenci naszej szkoły otrzymują tytuł Technika Organizacji Turystyki i mogą znaleźć pracę w biurach podróży, ponieważ nauczą się tutaj, jak projektować, kalkulować, sprzedawać, realizować i rozliczać imprezy turystyczne. Ci, którym marzą się dalekie destynacje, mogą pracować jako piloci wycieczek zagranicznych albo rezydenci. Natomiast osoby, które chciałyby być niezależne i zostać tu na miejscu w Krakowie, mogą pracować na Starym Mieście jako przewodnicy grup turystycznych lub tutaj w nieco młodszej Nowej Hucie. Po zakończeniu tej szkoły chciałabym pracować jako pilot wycieczek, organizować i kalkulować imprezy turystyczne. Po zakończeniu szkoły chciałabym pracować jako agent turystyczny w biurze podróży i sprzedawać wycieczki i usługi turystyczne. Chcesz poznać tajniki gastronomii? A może lubisz przyrządzać dania, które zachwycą największych smakoszy? Twoją pasją jest cukiernictwo lub organizowanie imprez turystycznych. Branża turystyczno-gastronomiczna czeka. Wszystkiego nauczysz się w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie. Dobry zawód to bezpieczna przyszłość. Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.